Projekt Świętofyrtli zrodził się z marzeń, z pomysłu o fantazji nad odlotem i stąd ten tytuł. Na Krzesinach powstała rzeźba sąsiedzka, której odsłonięcie zainicjowałyśmy razem z artystkami, z Agnieszką Grodzińską i z Magdaleną Starską. Natomiast od godziny 15 tutaj na Głuszynie odbywa się piknik i w ramach pikniku zostały zorganizowane przez mieszkańców Głuszyny różne animacje. Było tego tak dużo, że podzieliliśmy się na 5 różnych stref. Piknik zainspirował nas do działań, które skierowane były na ekologię. Zaczęłyśmy tworzyć różne, zbierać różne pomysły, by stworzyć jeden wspólny projekt, który będzie miał właśnie tematykę ekologiczną. Natomiast o godzinie 18:30 zagrał dla nas koncert Fanfara Awantura i było to niezwykłe wydarzenie, pełne energii i tańców. A dodatkowo, i to można zobaczyć na stronie Malty, udało nam się stworzyć niezwykły napis Odlot, który został z lotu ptaka nagrany, sfilmowany i zrobiliśmy zdjęcie, więc mamy to uwieńczone na wiele, wiele lat. To ludziom jest potrzebne, żeby jednak po tym zamknięciu tu covidowym teraz mogli wyjść na powietrze, a w takim naszym pięknym otoczeniu, no to myślę, że mieli tutaj frajdę. Jeśli chcą Państwo przeżyć z nami jeszcze raz to wydarzenie, to zapraszamy na stronę www.malta-festival.pl. Tam znajdą Państwo zdjęcia i filmiki z wydarzenia Odlot Świętofyrtli na Głuszynie i Krzesinach.